Świetnie wyglądasz, Olivia. Czekaj, sukienka. Stop! O nie, cała się rozdarła. Myślisz, że gorzej już być nie może? Poczekaj, aż pokażemy ci kilka innych obciachowych sytuacji. Siemka, co tam? Zapominacie o kimś? Trochę krępujące. Halo, tu jestem. Au! Będzie siniak. Wreszcie mnie zauważył. Jak miło, Emily kupiła kawę. Ale nie dla wszystkich. Pogódź się z tym, Olivia. Jesteś piątym kołem u wozu. Lepiej nie będzie. Dobrze jest poprawić nieco szminkę po obiedzie. Dobra, mamy to. Piękna. O, hej, Dave! Jason, świetna prezentacja. Widziałaś się w lustrze, dziewczyno? Przed chwilą, a co? O matko, wygląda jakbym ukryła szminkę. Ale obciach. I tyle osób to widziało, Boże. Dlaczego wszystkie filmy z Bradem Pittem są takie dobre? O, cześć tato. Hej mamo, chcecie obejrzeć ze mną film? Przegapiliście tylko 15 minut. Daj głośniej. O, ale słodko. Dlaczego brat ściąga spodnie? O nie, błagam. Tak, rodzinny seans w pierwszym rzędzie i gorąca scena miłosna. Tato, jestem już duża. Prędko wyłącz to ktoś. Albo chociaż ścisz. Ktoś tu będzie się czuł niezręcznie podczas rodzinnych obiadów. Nie ma to jak SMS-y do przyjaciółki. Zwłaszcza kiedy chcesz jej opowiedzieć o wczorajszej randce. To był cudowny wieczór. Zaraz. Czy ja to właśnie wysłałam do mamy? Ale siara. Może jak się skupię, to uda mi się cofnąć czas. No już, cofaj się, cofaj się. Hejka! No, siemka. Nie wiedziałam, że tu będziesz. Dosiądę się. Emily raczej nie machała do ciebie. Ale obciach. Robiłaś kiedyś śniadanie po cichu, żeby nie obudzić koleżanki? Nawet najmniejszy ruch wydaje się hałasem. Widzisz? Uff, było blisko. Nie, tylko nie patelnia. Kto ją tu w ogóle zostawił? Vicky mnie zabije, jak ją obudzę. Ma dzisiaj wolne. No przestań już. Koniec. Błagam! Okej, w końcu. A! O-o! Ktoś się mocno wkurzył. Taśma zawsze się przydaje. Hej, Emily! Jakiś problem ze znalezieniem początku? Drapanie chyba nie pomaga, co? To jakiś żart? Halo! Okej, całą noc się z tym męczyłam. Musi się udać. Ślepa jestem? Światło w łazience. Słabe. Emily, woda się leje. To może trochę zająć. Pamiętaj, że masz też swoje życie. Kurczę, fałszywy alarm. Tak, mam! Dlaczego zawsze ja? Te filmiki są uzależniające. Oglądam już czwarty z rzędu. Ręka mnie boli od trzymania tego telefonu. No! Stój jak masz stać! Serio? Wiem, wezmę ten notes. Ach! No dawaj! Jeśli kiedykolwiek próbowałaś oglądać coś na telefonie bez trzymania go w ręce, wiesz co to oznacza. Wow! Trochę dużo jak na jeden telefon. Ach!
Chcę tylko coś obejrzeć. No dobra, pomyślmy. To powinno pomóc. Ciężka ta woda. Okej, jogurt damy tu, a butlę tam. Haha, działa! Rozśmiesza mnie ta Sofia. No chyba sobie żartujesz. Koniec. Idę kupić podstawkę pod telefon. Ten problem, kiedy zabierasz telefon do łóżka i siedzisz do późna. Kurczę, bateria wysiada. A Oliwia jeszcze mi nie zdała relacji z randki. Okej, wezmę ładowarkę. Ta szuflada nie ma dna. Dobra, mam. Teraz tylko podłączyć. Sięgnę do gniazdka i... Dlaczego podłączanie ładowarek w nocy jest takie skomplikowane? Może dlatego, że nie patrzysz, co robisz? Serio, coś jest nie tak. Dosyć. Wstaję. Aaa! Poległa. Auć. Hała! Czasem potrzeba odrobiny wyobraźni, aby zamienić niezręczną sytuację w coś ekstra. Zwyczajne popołudnie z przyjaciółką. Sofia, musisz to zobaczyć! Nie! O, chyba nie tak się chciałaś pomalować. Amy, przez ciebie złamałam ulubioną szminkę. Jestem wściekła. Weź ją sobie. Może da się ją naprawić? Ktoś zna zaklęcie na cofnięcie czasu? Chwila. Man, czy wiesz, że szminkę można roztopić? Weź bazę i podgrzej koniec zapalniczką. Teraz przyklej złamany kawałek szminki i roztop łączenie. Kiedy wystygnie, zetrzyj resztki. I to tyle. Hej, mam coś dla ciebie. Tylko nie kolejny mem. Co? Moja szminka? Jak ci się udało ją naprawić? Wygląda prawie jak nowa. No dobrze, rozejm. Hej, Kevin. Wejdź. Chwila. Natychmiast ściągaj te brudne buty. No nie, co robić, ale wstyd. Może tu coś znajdę? Jeśli będziesz kiedyś w podobnej sytuacji, po prostu zamaluj dziurawe miejsce. Całe szczęście Kevin znalazł czarnego markera. Uff, sytuacja uratowana. Potrzebujesz rąk, ale obie zajęte? Na szczęście masz jeszcze nogi do pomocy. Wow, ale jesteś rozciągnięta, Sofia. Samowystarczalność do kwadratu, co? Nieźle. Ale te zakupy są ciężkie. Jak otworzyć drzwi bez odkładania toreb? Czekaj, przecież możesz użyć nogi. Tak, dosięgnę dzwonka. Hej, pomożesz? Nogi przydadzą się też podczas siedzenia. W końcu mogę usiąść i obejrzeć film. No nie, jak mam teraz postawić to na stoliku, który jest tak daleko? Po prostu wyciągnij nogę i przysuń go. Tak, prawie go mam. No, teraz to można oglądać.